W trzeciej lidze małopolsko-świętokrzyskiej w tym sezonie Sielanka. Gole strzelają Mariusz Kukiełka, Maciej Żurawski i Olivier Capo. A jednak były reprezentant Francji w końcu pokazał w Polsce coś więcej niż tylko fotkę z Fabio Cannavaro. Przyjechał tutaj, zbadaliśmy go, miał dwie nogi, dwie ręce i żeśmy podpisali kontrakt. A tak wiedziałem, że może mieć zaległości. Zaległości narosły po meczu Korony z Legią. Capo dwa razy dotknął piłkę i doznał kontuzji. Serial pod tytułem Wielki piłkarz w małej lidze zyskał kolejny rozdział. Nie zawsze to CV przekłada się później na boisko piłkarskie, bo jeszcze trzeba być w dobrej formie. No właśnie, forma. Tak to już jest w naszej lidze, że gdy zawita do niej znany piłkarz, zwykle ciągnie się za nim jakieś ale. A jeżeli przychodzi do Polski, żeby zakończyć karierę, to coś tu jest nie tak. Mieliśmy już w Ekstraklasie króla strzelców Mistrzostw Świata. Do linii autowej podchodzi wywoływany przez kibiców Olek Salenko. Byłego pomocnika reprezentacji Brazylii. Jakiegoś urazu doznał Amaral. Grali też u nas piłkarze Ajaxu Amsterdam. Bukari! No lewą nogą na siłę chciał uderzać tę piłkę i gdzieś ta piłka po prostu mu uciekła. I Glasgow Rangers. Żaden nie wytrzymał w Polsce dłużej niż rok. Tak zaletwo to tu na nie będzie, a już kiedy mają swoje laty, to to problemy motoryczne. Prezesi i trenerzy lubią nabierać się na magię wielkich nazwisk. Nieważne, że Olivier Capo rok temu w Grecji strzelił raptem dwa gole, a przykładowy Collins John z 2014 roku nijak ma się do Johna z 2006 roku. Były piłkarz Fulham w Piaście Gliwice rozegrał w sumie 15 minut. W rezerwach strzelił gola z Fornicy Czarnowąsy, a gdy nadszedł czas pożegnań, zwrócił część zarobionych pieniędzy. Gdyby na podstawie podobnych historii stworzyć jedenastkę niewypałów, mogłaby się prezentować na przykład tak. Wśród rkąt kandydatów wielkiej konkurencji nie ma. Konkretnym przykładem był Luboja, prawda? Który mimo wszystko podniósł atrakcję naszej ligi. Trudno się z tym nie zgodzić. Luboja przez dwa lata był kluczową postacią mistrza Polski. Tak, pokazał się, ale wymagania finansowe też dobre miał. Podawał tak. Luboja kapitalnie, Rybos! Strzelał tak. Daniel Luboja, Luboja! Ależ zakończenie tego ataku! Albo tak. Luboja! Ej, bramka 1-2! Może więc to stąd ta tęsknota za wielkimi gwiazdami. Do polskiej ligi przymierzani już byli Orientes, Mido, Kleifert, Santa Cruz, Solari, Kerzman, Tristan, Schmitzer i Van Nistelrooy. Za moment pewnie dołączą kolejni. Brutalny fakt pod tytułem Im lepsze CV, tym większa klapa, znowu zejdzie na drugi plan.